Witajcie, Iron Maiden, Alexander the Great, najlepsze riffy. Mam tutaj taki motyw zarąbisty, interlude, wersja trzecia, w trakcie utworu, już po drugiej połowie, tuż przed solówkami, jest bardzo fajny motyw, prosty, bo składający się generalnie z sześciu dźwięków tylko i wyłącznie. Ważne jest, jak go gramy, jak wyprowadzamy ten dźwięk. Posłuchajcie, jak on brzmi. Powiedziałem 6 dźwięków, a jest 5, bo mamy tak, najgrubszą strunę, piątą strunę pustą, piątą strunę na trzeci, szóstą strunę na trzecim, piątą na pierwszym i szóstą na pierwszym, czyli jest 0, 3, 3, 1, 1. Można powiedzieć, no cóż to za riff? Cóż to jest, bo tutaj takie właściwie tylko mamy 5 dźwięków i grane non-stop. Dobra, bardzo łatwo powiedzmy jest krytykować, że to jest prosty motyw i tak dalej, ale tutaj właściwie jest bardzo istotne to, żeby te dźwięki, ten dźwięk, patrzcie, żeby on szedł bardzo fajnie równo. Tylko on musi... Druga sprawa jeszcze jest taka, że melodie, które idą w tym momencie tego, gdy ten riff idzie, są po prostu cała kompozycja, podkład plus melodie są po prostu rozwalające. Na pewno musicie sobie to obadać koniecznie, bezwzględnie musicie sobie ten motyw obadać. To jest czwarta minuta. Dziś koło czwartej minuty tego utworu Alexander the Great. Nauczcie się koniecznie tego i piszcie w komentarzach, co tam jeszcze uważacie kolejnego. Ja się tak na chwilę zegnę się troszkę. Także dzięki, popatki.